Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część druga. Moduł: Przestrzeganie zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Temat: Zasady przygotowywania SIWZ. Dzień dobry, nazywam się Michał Turski. Od 8 lat pracuję w firmie Tamrex i zajmuję się m.in. przygotowywaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla naszych realizacji budowlanych. W zamówieniach publicznych specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem w procedurach przetargowych, określającym zasady udzielania zamówień publicznych. Przestrzeganie zasad zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest bardzo ważne, stąd w dalszej części materiałów omówimy to zagadnienie szerzej. Za chwilę przekażę Ci najważniejsze informacje z tego tematu. Przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia, SIWZ, należy pamiętać o czterech podstawowych zasadach. Specyfikacja powinna zawierać dokładne, jednoznaczne i precyzyjne zapisy. Każda niejednoznaczność może spowodować złożenie odwołania przez wykonawców. Koniecznie należy dokonać oceny, jakie skutki mogą odnieść dane zapisy lub ich brak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powstaje na różnych etapach postępowania i różna jest jego zawartość w zależności od trybu, w jakim jest prowadzone postępowanie. Zakres informacji, jaka musi zostać umieszczona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został określony w artykule 36.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, PZP. Tekst jednolity. W cytowanym artykule podane są minimalne wymagania, co oznacza, że możemy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierać również inne istotne warunki związane z realizacją zamówienia, jeżeli uznamy to za konieczne. Treść ogłoszenia o zamówieniu musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niedopuszczalnym jest, aby wskazać odmienne warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja SIWZ wykonywana przez zamawiającego przekazywana jest stronom biorącym udział w postępowaniu przetargowym nieodpłatnie. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. A do kiedy trwa wyjaśnianie specyfikacji? Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, artykuł 11 ustęp 8, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnianie treści specyfikacji. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie pierwszym, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi podstawę do sporządzenia oferty. Określa się w niej przedmiot zamówienia oraz warunki, jakie musi spełnić wykonawca. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia sporządza się przy prawie wszystkich trybach zamówień publicznych. Nie ma obowiązku tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy licytacji elektronicznej i przy zamówieniach z wolnej ręki. Zamawiający powinien pamiętać, że w specyfikacji trzeba zawrzeć opis sposobu obliczenia ceny. Chodzi o wzór matematyczny, którym będzie się posługiwał przy obliczaniu punktów, jakie uzyskuje dana oferta w kryterium. Wiąże się z tym także ustalenie i opis wskaźników, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert. Brak tych informacji mógłby skutkować unieważnieniem postępowania. Specyfikacja, jak wynika z ustawy, powinna zawierać także pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy rzadziej biorą udział w procedurach przetargowych, niekoniecznie muszą wiedzieć, jakie w tym względzie przysługują im prawa.
Stąd ustawodawca wymaga, aby takie informacje znalazły się w SIWZ. Wystarczy chociażby jeden punkt o treści: oferentowi przysługuje protest, o którym mowa w dziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Co to oznacza w praktyce? Opis przedmiotu zamówienia nie powinien wskazywać na konkretnego wykonawcę lub w przypadku dostaw na produkt określonej marki. Takie działanie to czyn nieuczciwej konkurencji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.